Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Proszę Państwa, za chwilę będę atakował tą ścianę śmierci i będę chciał dostać się aż do morza. Ale zanim to zrobię, kilka informacji nowych z Niemiec. Otóż niemiecki rząd opublikował w czwartek kilka poprawek do niemieckiego prawa. Chodzi tutaj o prawo do samostanowienia o samym sobie. Głównie chodzi tutaj o płeć. I jakie czytamy tam zmiany mają nastąpić? Otóż, proszę Państwa, według tych nowych poprawek, które pewnie wejdą niebawem w życie, każdy człowiek ma prawo decydować o tym, czy jest kobietą, mężczyzną, a może jest po prostu divers. I ma to w ten sposób się odbywać, że do 14 roku życia muszą takie podanie złożyć rodzice. Od 14 roku życia każdy osobnik na terytorium Niemiec ma prawo zadecydować o tym, jak się nazywa. Chodzi tu o imię i o płeć. Dalej czytamy, że tutaj był taki problem z saunami i różnymi takimi na przykład toaletami. Okazuje się, że tutaj są takie małe odstępy od tego prawa, a więc właściciel sauny ma prawo zadecydować, kto będzie używał jej, i jeżeli na przykład będzie kobieta z penisem, no to niekoniecznie musi ją wpuścić do tej sauny. Ale najciekawszy, proszę Państwa, moment w tym nowym prawie jest taki, że nie można tego robić co dwa dni. Raz na rok, proszę Państwa, można zadecydować o tym, czy jest się kobietą, czy mężczyzną. No, ogromne zgorszenie, proszę Państwa, u wszystkich genderystów wywołała również tutaj taka klauzula, że ten rok może być dłuższy. Może być dłuższy, a więc w stanach wyjątkowych, proszę Państwa, w stanie wojennym czy w stanie wojny nie można zmienić płci. Proszę Państwa, nie wiadomo, o co tu chodzi. No, tutaj mówi się, że taka informacja może wywołać tylko krótkofalowe zmiany genetyczne, które potem powracają z powrotem. Dlatego w stanie wojny, proszę Państwa, jeżeli znajdą się Niemcy, no, panowie nie będą mogli zmienić swojej płci, chociaż będą czuli się kobietami. Oczywiście jest to straszne, straszne, ale tak to wygląda, proszę Państwa, w Niemczech. O takich sprawach się tu obecnie debatuje i to są rzeczy, które będą wchodzić niebawem w życie. Przypuszczam, że i również polski rząd patrzy i skopiuje tą ustawę prawdopodobnie 1 do 1, tak jak to było w przeszłości.
Oh.